Zacznę od babci. To tak myślę sobie, że ta figura babci jest pewnym pretekstem w ogóle do opowieści, którą obserwujemy, śledząc intymną relację pomiędzy matką a córką. Jest pretekstem jakby do tego, żeby doszło do takiego spotkania, w którym Nelly, moim zdaniem, potrzebuje w jakiś sposób przeżyć to, na co nie daje sobie miejsca do przeżycia i matka, która gdzieś tam wycofuje się, wyjeżdża, która w taki sposób, być może to jest oczywiście jakiś rodzaj fantazjowania na temat tego, co widzimy na ekranie, a przecież każdy z nas filtruje historię filmową przez swoją wrażliwość, swoje doświadczenia, więc mówię o swojej perspektywie. Więc babcia jest dla mnie taką figurą, która jest pretekstem do tego, żeby opowiedzieć tą historię związaną z procesem żałoby, związaną z umiejętnością i nieumiejętnością dopuszczania do siebie tej części emocji, ze spektrum emocji, które są postrzegane jako trudne gdzieś do przefiltrowania, przemielenia, ale też myślę sobie, że jest taką, przez to, że jest nieobecną taką figurą w tym filmie, to być może to też jest jakiś rodzaj takiej symbolicznej informacji o relacji pomiędzy małą Marią a babcią właśnie, co później być może skutkuje w życiu dorosłym też taką potrzebą wycofania się wtedy, kiedy mama dorosła Marią doświadcza emocji związanych z odejściem swojej własnej mamy. I tak sobie wtedy też myślę o Nelly jako o takim katalizatorze, o takim rodzaju dziecka i też jakby odnoszę się też do pracy znowu z osobami dorosłymi, że w każdej rodzinie jest takie dziecko, które ma taką instynktowną umiejętność odczuwania tego, czego nie potrafią przeżyć i nazwać dorośli w taki sposób, jakby rezonowały po prostu też na to, co ci dorośli przeżywają. Bardzo często to są osoby o takiej konstrukcji opartej o dużą wrażliwość, ale też o taką nad wyraz wysoką dojrzałość emocjonalną w stosunku do metrykalnego wieku dziecka. I dla mnie właśnie Nelly jest taką postacią, która stwarza warunki do tego, żeby mała mama, mała Marion przeżyła to, czego nie jest w stanie przeżyć i dopuścić do siebie dorosła Marion, ze względu być może na to, że nie doświadczyła takiego formującego kontaktu ze strony swojej mamy wtedy, kiedy była dzieckiem. I trochę też, przechodząc do ojca, też mam takie poczucie, tam jest taka scena właśnie, jak Nelly mówi, no bo ty mi mówisz o tym, że pizza, tak, że, a nie mówisz o poważnych rzeczach, że to jest tak, jakby dziecko zachęcało ze względu na swoją autentyczność dziecięcą i taki rodzaj głębokiej emocjonalnej dojrzałości dorosłych do tego, żeby się skontaktowały z tym, z czym im się jest trudno skontaktować. I mam takie doświadczenia w pracy z osobami dorosłymi, które mówią o swoim dzieciństwie właśnie, że one czuły na przykład, że między rodzicami nie jest dobrze, że wiedziały, że jest napięcie, a jednocześnie rodzice zaprzeczali temu, że to napięcie jest, żeby ochronić swoje dzieci. Często słyszę takie kawałki właśnie, takie wypowiedzi pacjentek, pacjentów. Kurczę, dlaczego oni się nie rozwiedli po prostu, tak? Jakby dlaczego my musieliśmy się tak tam z bratem, siostrą męczyć, tak? I że czasem, to też jest myślę historia, film o tej historii, że dzieci czują, już to powiedziałem, czują więcej, rozumieją więcej, a czasem to my dorośli gdzieś mamy zablokowaną taki zasób, który warto sobie przypomnieć z czasów beztroski dziecięcej i zanim pojawiło się społeczne poczucie wstydu, zanim pojawiły się normy i modelowanie umiejętne, nieumiejętne z tych postaw dorosłych, którzy nam towarzyszyli, żeby właśnie do tej beztroski dziecięcej wrócić i się czasem emocjonalnie i fizycznie ubrudzić i gdzieś tam po prostu zjeść to ciasto paluchami, popląsać na majowym deszczu i przypomnieć sobie ten stan sprzed dekad. Dobra, bo już tak popłynąłem. To jest też bardzo ciekawa taki wątek. Przepraszam, bo jeszcze mama, tak? Bo była babcia, tata i nie powiedziałam nic właśnie, o mamie, tak? No, Marion dorosła też jest dla mnie taką figurą takiej zdysocjowanej reakcji, to znaczy odciętej od przeżywania.
z taką potrzebą wycofania się, jakiejś ucieczki, przeżycia tego, co się wiąże z żałobą gdzieś w odosobnieniu, jednocześnie, gdzie okazuje się, że jej córka jakby przeżywa i jakby stwarza sobie ten być może taki właśnie wyobrażony świat do tego, żeby znaleźć, zresztą tak jak, no właśnie, tak jak często dzieci też, rodzice się dziwią, że dzieci rozmawiają ze swoimi wyimaginowanymi przyjaciółmi, tak, że potrzebują takiego towarzysza, z którą mogą przepuścić to wszystko, czego doświadczają. I być może to też jest taki wyimaginowany świat związany z potrzebą przeżycia, poradzenia sobie, zrozumienia tego, co przeżywa mama, bo mama jest nieobecna, bo mama wyjechała. I dziecko w naturalny sposób szuka takiej sposobności do tego, żeby to sobie przeprocesować. Więc chłodna babcia, nieumiejący mówić o tym, co przeżywa ojciec, wycofana, odcięta od emocji mama. Też jest taka, myślę, ta ostatnia scena, jak mama siedzi po turecku w pustym pomieszczeniu, w takiej pozycji, w jakiej siedziały dziewczynki bardzo często, rozmawiając ze sobą po partnersku. I kiedy właśnie Nelly mówi do niej Marion, już nie mówi mamo, tylko mówi Marion, tak? Tak jakby skontaktowała się z tą wrażliwą, dziecięcą częścią ze swojej filmowej przygody, a mama na to w taki sposób zareagowała, w jaki potrafiła.